Słowem strażacy! Słowem, panie brygadierze! Przyszło, panie brygadierze. Co, ten co ze starostwa? Z okazji Dnia Strażaka flagę państwową na maszt podnieść! Ostatnio dwóch naszych kolegów w Białymstoku złożyło swoje życie na szańcu służby, miłości, służbie ojczyzny i danemu regionowi. Myślimy o nich, nie możemy o nich zapomnieć. Niech Bóg pełen miłosierdzia będzie łaskawy i przyjmie ofiarę ich życia. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Być strażakiem to brzmi dumnie. W roku bieżącym obchodzimy 25-lecie powstania Państwowej Straży Pożarnej. Każdy z nas, wstępując w strażackie szeregi, miał świadomość, jaka to ciężka, niebezpieczna, ale zarazem bardzo humanitarna służba. Obecnie do zadań Państwowej Straży Pożarnej jako formacji należy m.in. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń, rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w ramach udzielanej pomocy innym służbom ratowniczym, kształcenie kadr dla potrzeb własnych, a także innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności. Państwowa Straż Pożarna jest również organizatorem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W powiecie kozienickim funkcjonuje 44 jednostki OSP, z czego 15 zasilają struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W ubiegłym roku siły i środki z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz OSP Powiatu Kozienickiego były dysponowane do 858 zdarzeń ratowniczo-gaśniczych. Rokrocznie jako Komenda Powiatowa PSP prowadzimy różnego rodzaju szkolenia dedykowane dla druhów OSP z terenu powiatu kozieńskiego. Nasza kadra instruktorów i wykładowców, składająca się ze strażaków podziału bojowego i systemu codziennego, przekazuje druhom wiedzę zdobytą w szkołach podoficerskich, aspiranckich oraz oficerskich. Bardzo ważnym elementem szkolenia druhów OSP jest też wiedza praktyczna, pozyskana podczas swojej pracy zawodowej strażaków na co dzień uczestniczących w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Warto również wspomnieć, że strażacy z naszej komendy uczestniczą i zdobywają wysokie lokaty w różnego rodzaju zawodach sportowych na poziomach wojewódzkich i krajowych, a Komenda Powiatowa PSP w Kozienicach jest w ostatnich latach organizatorem zawodów rangi ogólnopolskiej i wojewódzkiej w sporcie pożarniczym. Pragnę podziękować również wszystkim strażakom zawodowym, ochotnikom, którzy z poświęceniem wykonują codzienne obowiązki, narażając własne życie, by ratować innych. Na ich ręce kieruję podziękowania za gotowość operacyjną, poświęcanie czasu i sił służbie, świadomie podejmowanie ryzyka w trakcie działań ratowniczych oraz troskę o utrzymywanie i podnoszenie autorytetu naszej służby. Dziękuję również przedstawicielom wszystkich służb, z którymi współpracujemy podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Słowa podziękowania kieruję również do pracowników cywilnych pracujących na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Są to zarówno pracownicy naszej komendy, jak i administracji samorządowej, bez zaangażowania których nie byłoby możliwe realizowanie naszych ustawowych zadań. Chciałbym w sposób szczególny podziękować przybyłym na dzisiejszą uroczystość gościom, którzy aktywnie uczestniczą w budowaniu sprawnego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu kozieńskiego i mają osobisty wkład w rozwój Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach. Bardzo gorące podziękowania w imieniu strażaków powiatu kozieńskiego pragnę złożyć również na ręce obecnych na naszych uroczystościach przedstawicieli stanu duchownego za czynne uczestnictwo w życiu zawodowym funkcjonariuszy i druhów. Z okazji naszego święta życzę wszystkim strażakom zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Tyle samo powrotów, co wyjazdów do akcji, a naszym najbliższym rodzinom wytrwałości, zrozumienia i pomocy w wykonywaniu tej ciężkiej, ale jakże potrzebnej służby. Dziękuję za uwagę. Za chwilę odbędzie się uroczyste wręczenie odznaczeń wyróżniającym się strażakom z powiatu kozienickiego. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowieniem nr 8 na OP na 2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku nadał
brązową odznakę zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Panu Mariusz Hajdyk, syn Zdzisława, panu Daniel Jastrzębski, syn Janusza. Uchwałą Prezydium Zarządu Działu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Mazowieckiego nr 5 na 2017 z dnia 21 marca 2017 roku odznaczeni zostali złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa druh Andrzej Jung, syn Adama, druh Mirosław Węsek, syn Mariana, druh Krzysztof Ochnik, syn Stanisława, srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa druh Hubert Włodarczyk, syn Janusza, druh Jarosław Karsznia, syn Andrzeja, druh Rafał Grabowski, syn Stanisława, brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa druh Paweł Szczepaniak, syn Adama, druh Grzegorz Grzebalski, syn Henryka, druh Piotr Majewski, syn Zbigniewa, druh Dariusz Pachucy, syn Józefa. Za chwilę odbędzie się uroczyste wręczenie aktów nadania wyższych stopni służbowych wyróżniającym się w służbie strażakom z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym nr 1 na 2017 z dnia 19 kwietnia 2017 roku nadał stopień aspiranta panu młodszy aspirant Rafał Grabowski, syn Stanisława. Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym nr 214 na 2017 z dnia 21 kwietnia 2017 roku nadał stopień starszego ogniomistrza panu ogniomistrz Dariusz Szymański, syn Andrzeja, starszego ogniomistrza panu ogniomistrz Mirosław Węsek, syn Mariana, ogniomistrza panu młodszy ogniomistrz Jarosław Karsznia, syn Andrzeja, młodszego ogniomistrza panu starszy sekcyjny Dariusz Pachucy, syn Józefa, starszego sekcyjnego panu sekcyjny Marcel Czubaj, syn Krzysztofa, starszego sekcyjnego panu sekcyjny Wojciech Konrad, syn Tadeusza, starszego sekcyjnego panu sekcyjny Mateusz Pyrka, syn Sławomira, starszego sekcyjnego panu sekcyjny Paweł Szczepaniak, syn Adama, starszego sekcyjnego panu sekcyjny Michał Woźniak, syn Dariusza, pana starszego ogniomistrza Dariusza Pękala dyplomem za szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczo-gaśniczych wyróżnił Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Leszek Suski. Za chwilę nastąpi uroczyste podziękowanie za wieloletnią współpracę w związku z zakończeniem służby w Państwowej Straży Pożarnej. Bardzo proszę pana starszego brygadiera Zbigniewa Szczygła o wystąpienie przed trybunę honorową. W imieniu Zarządu Działu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Mazowieckiego i własnym prosimy o przyjęcie podziękowania za lata służby strażackiej sprawie. Szczególnie jako komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach, zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej Miasta Stołecznego Warszawy. Z serca dziękujemy za angażowanie się w działania podejmowane dla dobra ochotniczego pożarnictwa ziemi mazowieckiej. Prosimy przyjąć życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym oraz spełnienia wszelkich planów i zamierzeń. Podpisali prezes Zarządu Działu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Mazowieckiego Antoni Jan Tarczyński oraz wiceprezes zarządu Zbigniew Gołąbek. Nasz patron święty Florian miał życie podobne do naszego. Też służył w legionach rzymskich, ale śmierć jego była tragiczna. Czasami nasza służba, jak widać, też niesie takie smutne dosyć, smutny finał przynosi. Ale taka jest nasza służba. Ślubowaliśmy, że będziemy nieść pomoc nawet za cenę własnego życia. I czasami na ołtarzu trzeba to życie złożyć. Chciałem wszystkim bardzo serdecznie podziękować za zaangażowanie, za tą dotychczasową służbę, za te wszystkie starania, które podejmujecie na co dzień, zarówno strażacy Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej. Chciałem podziękować władzom rządowym, samorządowym za stwarzanie nam warunków do tego, żeby nasza służba była pełniona w jak najlepszych warunkach i żebyśmy mieli ten sprzęt, którym moglibyśmy udzielać tej pomocy. Dziękuję wszystkim strażakom ochotnikom za to, że jesteście z nami przy wszystkich działaniach ratowniczo-gaśniczych. Również w tym zakresie władze państwowe przeznaczają, jak i władze samorządowe w tym zakresie wyposażenia ochotniczych straży pożarnych przeznaczają coraz większe środki na to, żeby nasze ochotnicze straże pożarne również miały czym i jak udzielać pierwszej pomocy. Zawsze ten teren, a w szczególności Komenda Powiatowa w Kozienicach była zaangażowana we wszelkie formy działalności sportowej. Nie mogłaby tego robić, gdyby nie wsparcie samorządu. Za to wsparcie jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Waszym rodzinom wszystkiego dobrego.
No i tyle wyjazdów sobie powrotów. Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego, gotowość niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują bez względu na własne bezpieczeństwo, to działanie wpisane w codzienną strażacką służbę. Być strażakiem to wciąż niezwykłe wyzwanie. To zaszczyt i obowiązek. Spośród wielu organizacji społecznych miejsce szczególne zajmuje Straż Pożarna. Ciesząc się własną autonomią i apolitycznością, zyskujecie wyjątkowe poparcie społeczne, a w razie potrzeby także wsparcie materialne lokalnej społeczności. Jest to dowód najwyższego uznania dla rycerzy świętego Floriana, którzy, gdy trzeba, niosą pomoc w ratowaniu ludzkiego życia i zdrowia oraz dobra indywidualnego i społecznego. Drodzy strażacy, w dniu waszego święta życzę, aby ta trudna służba była dla was źródłem satysfakcji oraz powodem do dumy. Życzę spełnienia planów i zamierzeń, wszelkiej pomyślności osobistej oraz zadowolenia z wypełnionych obowiązków zawodowych i społecznych. Niech podejmowane działania przyniosą wiele satysfakcji i będą inspiracją do dalszych działań w dziale humanitarnej służby ludziom, w myśl słów Bolesława Chomicza i strażackiej dewizy Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Niech święty Florian ma was w opiece. Bez waszego zaangażowania i współdziałania nie byłoby bezpiecznie. Na tej drabinie hierarchicznej zaufania społecznego, tej waszej drabinie strażackiej, jesteście na pierwszym miejscu. Niektóre grupy społeczne, polityczne, zawodowe są daleko za wami. To jest ogromne zobowiązanie i ogromne wyróżnienie. Możecie być z tego dumni, że ludzie wam ufają. Pielęgnujcie to i wykorzystajcie dobrze w służbie publicznej. Życzę wam dużo zdrowia i szczęścia. Szczęścia i zdrowia. Ze szczęścia wynika zdrowie i ze zdrowia wynika szczęście. Te dwa przymioty powinny iść w parze. Natomiast świadomość tak ważnej służby, i która cieszy się ogromnym zaufaniem społecznym, niech sprawia wam radość i poczucie dobrze wykonywanego obowiązku. Śmiało można powiedzieć, że dzisiaj straż to bezcenna działalność społeczna. Dlatego jako samorządowiec zachęcam was, abyście jeszcze mocniej włączyli się w działalność na rzecz społeczności lokalnej. Potrzebujemy waszej wiedzy i doświadczenia. Potrzebujemy waszej wrażliwości na drugiego człowieka. To wy jesteście dumą i radością mieszkańców tego powiatu.